Słuchajcie, dzisiaj mamy czwarty dzień pod rząd, kiedy latam i filmuję jesienne pejzaże. Jestem bardzo zadowolony. Wcześniej w weekend robiłem sesję w klubie fitness i robiłem też inne tematy, takie jak latanie szkoleniowe z Anią, też w weekend. Natomiast latam praktycznie non-stop, ale nie o to chodzi, że latam non-stop i codziennie. Chodzi o to, że słuchajcie, każdego dnia staram się latać też różnymi maszynami. Dzisiaj wziąłem trzy maszyny, M3, czyli Mavic 3, następnie wziąłem R2S i jako trzeci dron Bob 57, bo jest nadal wietrznie, więc nie biorę nic mniejszego. To, co chciałbym spróbować, to dzisiaj troszeczkę inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o filtry. Spróbujemy zastosować anamorficzne. Ja do tej pory stosowałem filtry przy tych dwóch ostatnich sesjach w Olsztynie i w Podzamczu. To był K&F Concept. A dzisiaj zastosujemy Freewella Anamorphic Lenses z ND od razu. Zobaczymy, jak to się komponuje. To jest to, co miałem do tej pory. K&F Concept i to były regulowane VND. A dzisiaj założymy coś takiego. Siadło i to wygląda mniej więcej tak. Mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Jestem mega zadowolony z tych ujęć. Wydawało się, że nic ciekawego tutaj nie zrobię. Wyszło naprawdę mega. Jestem w totalnym szoku, że tak dobre są kolory i bardzo dobre światło. Spróbujemy polecieć jeszcze Bobem. Zobaczymy, jak to wygląda w wydaniu FPV. Ja mam na szczęście dość długą antenę i tutaj sygnał nie powinien mi zakłócać, bo są bardzo wysokie drzewa. Mam nadzieję, że to też nie wyląduje na czubku drzewa. To, co ostatnio zauważyłem, że prześwietla mi GoPro, szczególnie takie mocno te obszary, które są nasłonecznione nieba. Dzisiaj zastosujemy filtr Freewell ND16. Ustawiłem też regułę 180 stopni, bo mamy 50 klatek na sekundę, 1/100 sekundy. Mam nadzieję, że będzie ok. Zrobimy krótki lot i sprawdzimy, jak to wygląda pod kątem ekspozycji, bo trudno jest kontrolować podczas lotu, nie mam tego podglądu. Mam bardzo ostre słońce, ale też mam bardzo wysokie drzewa. Muszę zmienić miejscówkę i przejść mniej więcej 100 metrów przez ten lasek, przez zagajnik i tam dopiero będę miał pełne światło, bo tutaj są tak wysokie te drzewa, że mi blokuje sygnał i co chwilę mam taką sytuację, że może być failsafe. A to jest pięknie dzisiaj. Słuchajcie, no wyglądało to super. Jestem pod dużym wrażeniem. Musiałem wejść tutaj kawałek przez prywatną działkę. Ja nie wiem, jak oni to zagrodzili, ale nie da się przejść. Natomiast ujęcia kozackie. Musiałem szybko uciekać stąd. Chyba jedna z ciekawszych sesji. Po drodze zrobimy jeszcze jedną przystawkę. Nie za długą, ale też mi się tam bardzo podoba. Zrobimy jeden lot. Co
Słuchajcie, to czego jestem bardzo ciekawy, to są dwie rzeczy, a mianowicie te szkła anamorficzne przy Mavicu 3. Ja już robiłem parę sesji z nimi, natomiast jestem też bardzo ciekawy, jak to ustawienie kamery dla GoPro, bo nie widać tego, ale mam nadzieję, że 0,01 sekundy to był kozak i to był strzał w dziesiątkę. Jak nie, to poprawimy, zaraz będziemy oglądać. Wyszło bardzo dobrze, 0,01 sekundy to jest to. Nie prześwietliłem tak obrazu i widzę, że tak powinienem ustawiać. Wychodzi bardzo dobrze. No oczywiście są prześwietlenia tam, gdzie jest słońce, ale gitara, ładnie, jest głębia w tym obrazku. Nie jest tak mocno prześwietlony. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Fantastyczne, kolorowe warunki, słonecznie, dość ciepło jak na październik i to wszystko sprzyja codziennym lotom. Staram się wykorzystać tę jesień jak tylko mogę i dzielę się w tej serii epizodów właśnie z Tobą ujęciami. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymaj się, do zobaczenia, cześć!